Solidarni 2010 spotykają się dzisiaj z panem Tomaszem Żakiem, reżyserem, dyrektorem teatru Nie Teraz z Tarnowa. Spotykamy się po raz wtóry. Ostatnio rozmawialiśmy przed premierą Dnia Gniewu Romana Brandstettera w warszawskiej Paście, a dzisiaj w Amikusie, tuż obok sanktuarium Stanisława Kostki i grobu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Proszę powiedzieć, czy to nie jest tak, że jakiś warszawski geniusz locji sprowadza pana w takie niezwykłe miejsca? Wygląda na to, że ten geniusz locji to nie tylko w Warszawie. Jakoś w działalności mojego teatru miejsca, w których coś się zaczyna lub coś kontynuujemy, są niezwykle ważne. I chyba od bardzo, bardzo wielu lat całkiem świadomie wybieramy takie miejsca, które mają nadać istotną energię startową temu, co robimy, naszym kolejnym premierom, naszym przedsięwzięciom artystycznym. I tak faktycznie jest. I w przypadku tego miejsca ono stało się dla mnie bardzo szybko oczywiste. No bo o czym, że opowiada Sofoklesowa Antygona? O władzy. Opowiada o żądzy władzy. Opowiada o żądzy władzy za wszelką cenę, nawet wbrew Boga. A jeżeli chcemy zrozumieć to, co wydarzyło się w wymiarze dramatycznym w głowie autora tego dramatu 2500 lat temu, to musimy to umieć przenieść do czasów, w których żyjemy. I okazuje się, że dramaturgia starożytna, dramaty greckie, no one są takie jakby dziś napisane. Te stylizacje, archaizacje językowe, nawet gdy sięgamy do tłumaczeń wcześniejszych, a ja wolę niż te współczesne, one tylko tworzą potrzebną formę, która hierarchizuje wydarzenia. To jest człowiekowi bardzo potrzebne. Docieranie do człowieka z przekazem bardzo istotnym dla niego, wedle mnie wymaga takiej hierarchizacji, takiego poukładania, no trochę jakbym powiedział nawet jak w liturgii. To musi mieć swój porządek i takie bardzo mocne punkty odniesienia. A tutaj, przy tym sanktuarium i przy miejscu tak mocno związanym z księdzem Jerzym Popiełuszką, staje się to jeszcze bardziej oczywiste, bo przecież to tutaj były msze za ojczyznę, tutaj nasz kolejny po Piotrze Skardze kapłan mówił do ludzi i mówił do władzy, która udawała, że go nie chce słuchać, ale tak naprawdę bardzo mocno go słuchała. I podsłuchiwała. I w końcu go zabiła, bo nie była w stanie tego dalej słuchać. Więc przeniesienie Teb w nasze dzisiejsze czasy przy pomocy tego kapłana, tak ważnego dla polskiej drogi do niepodległości, dla polskiej solidarności przez duże S, wydaje mi się być oczywiste i mam taką nadzieję, że to geniusz locji, o którym mówimy, da temu spektaklowi potrzebne namaszczenie, potrzebne pokropienie. Taki chrzest. Tego chcę, tego bardzo chcę. A że dodatkowo wydarza się tutaj kilka innych spraw, w które wpisuje się ta premiera. Bo przypomnijmy datę, nieprzypadkową zupełnie, 20 października. Świadomie wybraną, jak najbardziej już, nawet nie odwołując się do narzucającej się być może dla wielu ludzi numerologii i cyfr, które gdzieś się z sobą układają, to mamy tutaj rzecz istotną. Inscenizacja
teatru nie teraz o tytule Kreon, bo tak naszą Antygonę zatytułowaliśmy, powstała w roku 2009. To było pierwsze podejście. Już ówczesna walka o władzę, nie przebierająca w środkach, przypominam, rok 2009, w jakimś sensie zmusiła nas do artystycznej reakcji. Chcieliśmy opowiedzieć, jak to jest. Co się może wydarzyć, kiedy ludzie nie przebierają w środkach i tak naprawdę działają tylko dla siebie. I ta władza staje się takim narkotykiem, celem samym w sobie. No ale potem przyszedł rok 2010 i pod Smoleńskiem spadł jakiś samolot. Nasz samolot. No i myśmy nie mogli dalej kontynuować prezentacji naszego Kreona, ponieważ wszystkie nasze myśli się rozsypały jak ten samolot. Lustro się rozbiło. Myśmy jakieś artystyczne lustro ustawili, a ono się pobiło. I musieliśmy je od nowa poskładać albo po prostu zamknąć te okruchy i schować je jak kamyczki zbierane gdzieś na pamiątkę, i które coś znaczą, ale tylko dla tych, którzy je zbierają. No ale my jesteśmy teatrem, my chcemy, żeby te kamyczki mówiły. Musiało upłynąć prawie 5 lat, żeby się udało to posklejać i próbować po raz kolejny rozumieć tekst Antygony po smoleńsku. I Kreon 2010, bo taki tytuł nadaliśmy naszemu spektaklowi teraz, jest w zasadzie nowym spektaklem. Z tych posklejanych okruchów złożonym. Pozbieranych na tym pobojowisku smoleńskim. I z tym przyjechaliśmy tutaj. I to też jest dyskurs o rządzy władzy, ale te okruchy są pokrwawione. Już naprawdę, to już nie była tylko antycypacja, która w 2009 roku mogła towarzyszyć naszym zamiarom inscenizacyjnym. Tu jesteśmy już po. To się stało. Czyli ta krew Tebów, tebańska krew sprzed 2500 lat jakoś się zmaterializowała, rozumiem. Tak, jakiś samolot ją zabrał z Teb i przewiózł pod Smoleńsk. I tam to się wszystko rozsypało. I próbujemy o tym opowiedzieć. No i to miejsce, ksiądz Jerzy, ta data, przecież wiążąca się z trzecią konferencją smoleńską, dokładnie tego dnia, niezwykle ważny. I teraz odpowiem pani, dlaczego właśnie ta data? Ponieważ uważam, iż dotarcie do tej prawdy jest na pewno naszym polskim obowiązkiem. Ale docieranie do prawdy ma kilka wymiarów. Ten wymiar naukowy, faktograficzny, niezwykle istotny, który konferencja smoleńska próbuje realizować wbrew ambiwalencji, a nawet abdykacji państwa polskiego z tego obowiązku, to jest jedna z dróg. Drugą drogą jest droga polityczna. Bardzo kulawo to idzie. Opozycja sobie nie daje z tym rady. Niestety ma za małą siłę przebicia polityczną. Tak to wygląda. Również w wymiarze międzynarodowym. Wymiar publicystyczny. Fale były, fale odchodzą. Wy, że tak się do pani zwrócę, jako bardzo, bardzo cenni przyjaciele tej inicjatywy, jaką jest premiera, wy jako Solidarni 2010, trzymacie ten temat jakoś. Cały czas, ale on zaczyna być już taki okazjonalny. Ja widzę takie fale kolejnych miesięcznic, które zaczynają znikać ze świadomości społeczeństwa. Zostały zniknięte celowo. Tak, ależ oczywiście. Ale również opozycja o nich zapomina. Coś, co staje się tylko rytuałem dnia codziennego, przestaje być święte. Temu, żeby to było dalej święte, jest potrzebna jeszcze jedna droga. Droga, którą bym nazwał drogą sztuki.
tego typu wydarzenia potrzebują emocji, czyli próby estetyzacji tragedii. To, co zrobił Sofokles. Utrwalenie w świadomości społecznej, przepraszam za to słowo, społecznej, publicznej, ludzkiej, takiej tragedii może być możliwe tylko przez poezję, przez pieśń, przez teatr, właśnie przez słowo, przez znaki, przez symbole. Droga krzyżowa Chrystusa, bez stacji Drogi Krzyżowej, malowanych, rzeźbionych, rysowanych i tak dalej od wielu, wielu pokoleń, które znajdujemy na swojej drodze życiowej w tylu świątyniach, byłaby wizyjną opowieścią, wpisana w określony kontekst 14 stacji, mówi do nas. To jest sztuka. Smoleńsk potrzebuje sztuki. Smoleńsk potrzebuje emocji, która nie zamieni go w akademię, a zamieni w przeżywanie. I na takie dzieło porwaliśmy się w tej chwili jako teatr. Wydaje mi się zupełnym ewenementem to, co pan i pański teatr robicie. Bowiem o ile sztuka po smoleńsku znajduje swoje realizacje bardzo liczne w poezji, w pieśni, jako dziedzinach najbardziej powiedziałabym indywidualnych, tak, osobistych, jest to możliwe do zrealizowania i realizuje się. I rzeczywiście bardzo obficie są te dziedziny sztuki reprezentowane. O tyle działalność mniej prywatna, publiczna, jaką musi być z natury rzeczy teatr, a jednocześnie zbiorowa, czyli jest to głos pewnej wspólnoty, jaką tworzy teatr, a nie tylko zatomizowanego człowieka, który przy swoim biurku przeżywa od nowa 10 kwietnia 2010 roku. Jest czymś absolutnie wyjątkowym w Polsce, niezwykle cennym i na granicy chyba gestu odwagi. Nie jest wyjątkowe i to jest najgorsze, ponieważ próby komentowania tego wydarzenia wcale nie są takie rzadkie, ale one są komentowane z pozycji zupełnie innych, łącznie z obrazoburczymi. Są okropne spektakle teatralne, które powstały, które odnoszą się do Smoleńska. Ohydne, bym nawet powiedział. I nie dlatego, że ktoś inaczej myśli, tylko dlatego, że potraktowano tutaj naszą narodową tragedię jako asumpt do rechotu. Właśnie chciałam powiedzieć, że nieprześmiewcze, zabrakło jednego wyrazu, nieprześmiewcze wydarzenie, tak? Tak. Tragedia, a nie rechot, a nie satyra, bo to w tym moim pytaniu tego zabrakło i stąd to pytanie o odwagę. A więc takie rzeczy się dzieją i dzieją się za publiczne pieniądze. Natomiast faktycznie nie znam do tej pory przypadku, co tym bardziej powoduje, zrobienia tego inaczej, zrobienia tego z pozycji człowieka, dla kogo to jest ważne i który chce to załatwić w sobie i w innych, załatwić po polsku. Więc tego nie znam, żeby świat teatru coś takiego stworzył do tej pory. Robię to nie ze strachem, z pewnym niepokojem, ale i z przeświadczeniem, że nie może się nie udać. I te daty, i ksiądz Jerzy Popiełuszko, i świadomość, że moi aktorzy są ze mną i sprawdzili się w niejednym boju, daje nam tą siłę. My chcemy o tym opowiedzieć naszym teatrem, tym tak jak potrafimy. I mamy nadzieję właśnie, że spotkamy się z odzewem, spotkamy się z chęcią dotknięcia tego wszystkiego, a nie ciągłego narzekania, że nic się tu nie da zrobić. Nie można tak na to patrzeć. Da się zrobić, ale jeżeli się robi, to przynajmniej, drodzy politycy, drodzy publicyści, popatrzcie na to, zobaczcie, co się dzieje.
To nie jest tak, że świat kończy się na rogatkach Warszawy albo Krakowa. Świat żyje, świat pulsuje. Świat polskiej prowincji, tej rozumianej in plus, to jest świat dużo bardziej kreatywny niż w warszawskich teatrach. I warto byłoby się tym zainteresować. Rozumiem, że jest to dramat władzy. Władzy, która ponosi tak naprawdę klęskę. Tak. Władcy, który ponosi klęskę. Teraz spróbujmy zaprojektować może zwycięstwo Kreona. Jakie warunki musiałaby spełniać władza według pana? Upolitycznijmy troszeczkę naszą rozmowę, bo rozumiem, że tak naprawdę najważniejsze są przesłania naddane, prawda? Ze sztuką będziemy obcować za 10 dni już tutaj, w tym miejscu. Natomiast w tej chwili porozmawiajmy o tym, jak według pana projekt na zwycięskiego Kreona, tak? Odrzućmy Antygonę, która się nie sprawdziła. Odrzućmy też Ismenę, dlatego że tak naprawdę Sofokles pomija tę postać. Ona znika. W tragedii jej nie ma. Ona się ulatnia w pewnym momencie i ona nie wytrzymuje jak gdyby także zarysowanie tej postaci presji tragedii, która się musi toczyć jak kula śniegowa, prawda, do końca. Co tak naprawdę musiałoby się stać, żeby Kreon, nie wiem, 2015, którego mam nadzieję kiedyś pan zrobi, był zwycięskim Kreonem? Znaczy, jeden warunek wyjściowy jest spełniony w tymże Kreonie, gdyby do tego się odwoływać. No jest królem, czyli jest monarchą. Nie ma problemu z ochlokracją. No właśnie, proszę dwa słowa o tej ochlokracji, o której w jednym z wywiadów pan wspomniał. No, w największym skrócie mógłbym powiedzieć, że moje doświadczenie życiowe plus lektury, plus to wszystko, co człowiek patrzy, obserwuje na to, doprowadziły mnie do takiego myślenia o władzy, że najlepiej i najskuteczniej mogliśmy funkcjonować jako państwo za czasów monarchii. I to były największe sukcesy polskiego narodu i polskiego państwa. Cała reszta jest z grubsza do bani. A już teraz to już jest w ogóle do bani. W związku z powyższym, jeżeli mamy Kreona jako króla, to już jest dobry początek. Natomiast dalej no jest trudniej. Jest trudniej, ponieważ współczesne monarchie, jak wiemy, są bardziej kwiatkami do kożuchów i są zepsute do szpiku kości. Również poprzez sposób, w jaki żyją rodziny królewskie w różnych państwach, jak wiemy, także Europy. No Boga brakuje. Innymi słowy, po to, żeby się sprawdziło to, o co pani mnie pyta, no to trzeba pokory. Trzeba kochać ludzi, którymi się włada. Trzeba kochać ziemię, którą się otrzymało do władania w każdym wymiarze tej ziemi. Trzeba być sługą tej ziemi i tych ludzi. I to jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli się naprawdę wierzy. Bez wiary w Boga w Trójcy Jedynego żaden władca nie ma szans. Wcześniej czy później poprowadzi swoich ludzi na manowce, a swoją władzę do piekła. Taką bym dał odpowiedź. Ciekawa jestem, czy zabrzmią ze sceny słowa Haimona, syna Kreona. No już nie mamy tej postaci, Haimon nie będzie występował. Natomiast słowa, które bardzo zapadły mi w serce, mnóstwo zresztą niezwykle aktualnych, to o czym pan wcześniej wspominał. Tak jakby Sofokles pisał tu i teraz, prawda? Tyrada o pieniądzu, o potędze pieniądza, o zepsuciu władzy, dialog właśnie pomiędzy Haimonem a Kreonem, który próbuje przekonać ojca, w jakim kierunku powinien jako władca zmierzać. I tam pojawia się takie krótkie zdanie. Marne to państwo, co li panu służy. Tak, usłyszy pani te słowa, będzie pani
pewnie zaskoczona, ale mam nadzieję, że kupi pani mój inscenizacyjny pomysł na ustawienie tych słów. Również usłyszy pani ciąg dalszy, który tam się pojawia. Ładnie byś rządził na pustyni, tak, gdybyś to odrzucił. Tak, usłyszy pani te słowa. W takim razie, panie Tomaszu, myślę, że zasialiśmy i ziarno niepokoju w słuchaczach, i bardzo wiele nadziei na wspaniałe wydarzenie teatralne, na które zapraszamy wszystkich państwa. Proszę jeszcze raz przypomnieć, gdzie i kiedy. 20 dzień października, Klub Amicus, obok Sanktuarium Świętego Stanisława Kostki i grobu błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Godzina 20. Główny organizator Solidarni 2010. A my, skromny wykonawca z całą pokorą, Teatr Nie Teraz. Wielki to dla nas zaszczyt. Przypomnijmy, że jeszcze na koniec, że spektakl odbędzie się następnego dnia po największych wydarzeniach, które w Sanktuarium Stanisława Kostki odbywać się będą w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. No.